Witam, witam. Dzień dobry, cześć i czołem. Nie ma wiatru, można powiedzieć. Dzisiaj tamten wiatrak stoi. Główny, jak widzimy. Tam się krzaki nie ruszają. A tutaj wyżej coś tam powiewa. No i dzisiaj test. Patrzcie, co tu mamy. Test wyważania części Savoniusa. Ustawianie szczeliny. No i sprawdzanie, jakie to będzie uzyskiwać obroty. Przy jakim wietrze. Tak, tutaj jest wysokość 80 cm. AFI 110 cm. Teraz to jest prowizorycznie zamontowane na takim trójnogu, jak widzimy, na druciku. Zamontowane jest tutaj łożysko w oprawce, żeby to się swobodnie kręciło. No i teraz testuję, jak tą szczelinę zrobić, jaki rozstaw i tak dalej, żeby to dobrze nabierało wiatr. No a później pójdzie na tapetę Savonius dwumetrowy. Ale najpierw trzeba zrobić na takim małym prototypie testy, żeby stwierdzić, jak to będzie najlepiej poustawione to wszystko. No i widzimy tutaj, listki się delikatnie ruszają. Tu je mało co, a tutaj dalej na dole. Tu mam przeciąg po prostu, jak widać. No i ten się cały czas kręci. Wezmę wiatromierz i sprawdzę, ile tutaj powiewa na tym przeciągu. Bo widzimy, ten biały stoi. W ogóle się nie kręci. Wiaterek go mija. A tu między domem a tujami mam przeciąg i tutaj powiewa cały czas. Niedużo, bo niedużo, ale powiewa. I tak to się kręci. Zobaczmy, jak Savonius pracuje. Ciekawe, ile tam jest metrów na sekundę powiewa. Dobra, mam tutaj wiatromierz i zobaczymy, ile tutaj na balkonie mi tu powiewa. Coś będzie widać, czy nie? Zero osiem, zero dziewięć. Tak.
07. Dobra, schodzę tam na dół i zobaczymy, ile tam powiewa na tym przeciągu. No z tej strony powiewa troszeczkę i zobaczymy, ile. Wiatromierz w dłoń. Staję tutaj mniej więcej i zobaczymy, ile tu powiewa w tym przeciągu. Zobaczcie, ponad 2 metry na sekundę. Nieźle. Stanę przed nim. Już tak, zobaczymy. Może z tej strony. Tak. O. Zobaczymy, czy nie zobaczymy. 1,7. 1,5. Za słabo. No ale 2,5 było, teraz jest 2. Czyli przeciąg tu jest niezły. Dobra, staję za nim. Zobaczymy. A wiatrak na dole. Nie dostaje praktycznie wiatru, tylko się obraca, więc będzie tam około pół metra na sekundę albo coś koło tego. Na dole będzie wiało 3 ziemi więcej, no bo się nie kręci. Wyłączył się gościu. Dobra, czyli widzimy, tutaj na przeciągu mamy 1 metr do 2,5 metra na sekundę. No, teraz nic nie pokazuje. Jak nic nie pokazuje, to jest poniżej 0,7 metra na sekundę. On dopiero startuje przy 0,7 metra na sekundę. A Saben się kręci cały czas. Widzimy. Może tutaj stanę na boczku, bo to jest różnica, na przykład metr wyżej, pół metra, i jest inaczej. Widzimy. Savonius się kręci. Stanę tutaj. O. Savonius się kręci poniżej 0,7 metra na sekundę. Ciężko to stwierdzić tym wiatromierzem, ponieważ startuje dopiero przy 0,7 metra na sekundę i może być 0,5 metra na sekundę albo 0,3 metra na sekundę. Jak widzimy, start ma bardzo dobry. Tu w zimie na tym przeciągu może postawię Savoniusa też. No i zobaczymy, jakie tu będą osiągi. Bo tutaj przelatuje mi też wiatr południowy. Z południa tutaj mam przeciąg.
między domami, między domem a tujami przelatuje mi tutaj wiaterek i z południa, i od wschodu, i od północy. Tak sprawa wygląda. Czyli jest potencjał. Jeśli będzie dwa razy wyższy, to będzie miał lepszy uzysk. 0,7 i wiatrony się łącza. Także jest dobrze. Dobra, zobaczymy na dalszych testach. Trzymajcie się. Na razie, pa. Do zasięgu.